słowem będziemy zajmowali się w tym odcinku słownika filozoficznego. Czym jest wolność i jak rozumiano wolność na przestrzeni historii myśli filozoficznej? Zacznijmy może od starożytności. Paradoksalnie to początek naszych rozważań wskazuje na małą wagę, jaką starożytni przywiązywali do pojęcia wolności. Wolność, czyli swoboda woli, nie bardzo interesowała ani Platona, ani Arystotelesa. Dużo ważniejszym zagadnieniem była treść woli. W myśli platońskiej, w dialogach sokratejskich, znajdujemy rozważania nad definicją przeróżnych cnót sprawiedliwości, dobra, piękna, prawdy, odwagi. Owe cnoty miały charakteryzować wolę człowieka i człowiek szczęśliwy był człowiekiem dobrym, człowiekiem dążącym ku, czy też urzeczywistniającym piękno i wszelkie inne cnoty. Mniej ważnym zagadnieniem była definicja samej wolności. W mniemaniu Arystotelesa widzimy nieco bardziej precyzyjną już definicję wolności, która jest w pewnym sensie doprecyzowaniem zdrowego rozsądku wynikającego z dialogów platońskich. Otóż w dialogach platońskich mówi się często o niewolnikach i niewolnictwie. Przeciwstawiane niewolnictwu jest oczywiście wolność, tylko jak tłumaczy nam Arystoteles, to co stanowi definicję wolnego człowieka jest obywatelstwo. Obywatel jest człowiekiem w pełni wolnym, dlatego że obywatel bierze udział w życiu politycznym, decyduje, czy też współdecyduje w życiu politycznym. Oczywiście są wśród obywateli w mieście obcy, którzy nie są niewolnikami, zatem oczywiście są ludźmi wolnymi, ale nie są obywatelami, więc nie są w pełni wolni. Tym samym widzimy, jak u Arystotelesa wolność jest utożsamiana z obywatelstwem. Ale wciąż u Arystotelesa najważniejszym zagadnieniem nie jest kwestia definicji wolności czy pojęcia wolności, lecz treść woli. Wiadomo, że wolność jest po prostu swobodą woli, a zatem pytanie kluczowe jest, jaka powinna być treść woli ludzkiej. I tutaj oczywiście występują głębokie różnice pomiędzy Platonem a Arystotelesem. Dlatego, że dla Platona wszystkie cnoty były ideami, które znajdowały się oczywiście poza światem doczesnym. Świat doczesny był czymś przejściowym między niebytem a bytem. I człowiek, czyli ściślej rzecz ujmując, dusza ludzka, krocząca w świecie materialnym, dążyła do poznania i do udziału w ideach o cnocie. Dla Arystotelesa wszelkie cnoty, wszelkie idee były jednak nieodłącznie powiązane z doczesnością, ze światem materii. I tym samym dla Arystotelesa cnoty nie były już krystalicznie, idealnie istniejącymi bytami poza doczesnością, lecz
niejako funkcjonowały w świecie, który ciągle się zmieniał. Tym samym, żeby być bardziej precyzyjnym, dla Arystotelesa cnota zamiast ideałem była tak naprawdę miarą. Świetnym przykładem jest na przykład cnota odwagi. W mniemaniu myśli platońskiej odwaga, jak każda inna idea, jest krystalicznie czysta i co najwyżej możemy zmierzać do tego, ażeby brać udział w tej idei, czyli w jakiejś mierze odzwierciedlić tę ideę. Dla Arystotelesa owa krystalicznie czysta idea odwagi po prostu nie istnieje, jest abstrakcją. A każda abstrakcja, nawet najpiękniejsza teoria, jest wadliwa, o ile nie znajduje zastosowania w praktyce. To jest dosyć logiczne zresztą. Nie można mówić o teorii doskonałej, której nie da się praktykować. Jeżeli nie da się ją praktykować, to nie jest doskonała. Zatem Arystoteles w ogóle porzucił ten sposób myślenia na rzecz pojęcia umiaru. I dla Arystotelesa odwaga jest stanem pośrednim, znajdujący się pomiędzy tchórzostwem a brawurą. Proszę zauważyć, że o ile dla Platona tchórzostwo jest po prostu złem i wadą, która jest czymś przeciwnym odwadze, to dla Arystotelesa tchórzostwo nie jest przeciwieństwem odwagi. Tchórzostwo jest przeciwieństwem brawury. Możemy to lepiej zrozumieć za pomocą przykładu. Oczywiście, jeżeli ktoś na polu bitwy przy pierwszym zagrożeniu ucieka, to mówimy, że to jest tchórzostwo. Ale z kolei, jeżeli ktoś w obliczu potęgi wroga, na przykład widząc, że wróg zmierza w jego kierunku czołgiem, wybiega naprzeciw czołgu, mając w ręku karabin maszynowy bądź pistolet, to dla Arystotelesa nie jest to odwaga. Jest to brawura. Brawura, czyli coś nierozważnego, nieroztropnego. A odwaga nie może być nierozważna i nieroztropna. Zatem człowiek z karabinem, który ucieka w obliczu czołgu, nie jest tchórzem dla Arystotelesa. Jest odważny. Odwaga to umiar, czyli pewne poczucie wypośrodkowania między skrajnościami w zależności od uwarunkowań. Oczywiście można podawać więcej przykładów i bardzo ciekawa jest debata na temat ontologii cnót, ale oczywiście cała ta debata ostatecznie niewiele ma wspólnego z pojęciem wolności. Niemniej można jednak stwierdzić, że na podstawie myśli i Platona, i Arystotelesa, to na pewno człowiek wolny jest człowiekiem świadomym. Filozofia, czyli dążenie ku mądrości, uwalniała człowieka przed najgorszą formą niewolnictwa, jaką jest ignorancja. Ale nawet w tym pojęciu wolność jawi się nam jako stan, do którego człowiek musi dążyć. Kolejny etap rozwoju pojęcia wolności w historii filozofii przychodzi wraz z chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo oczywiście wprost wyniosła wolność, można by rzec, do poziomu najwyższej cnoty. Coś, co mysz starożytna nie czyniła. I oczywiście wolność wedle Chrystusa polega na
wierze i na kompletnym zagłębianiu się w prawdzie chrześcijańskiej. Jest oczywiście sławny cytat Chrystusa, że prawda was wyzwoli. Czyli wolność staje się tożsama z prawdą. A prawda w mniemaniu chrześcijańskim przede wszystkim opiera się o wierze w Chrystusie. I treść tej prawdy, która w myśli chrześcijańskiej czy w praktyce chrześcijańskiej odsłania nam Chrystus, jest też czymś nowym, też nową cnotą, mianowicie agape, czyli miłosierdzie. Proszę zwrócić uwagę na bardzo ciekawą kwestię, kwestię zresztą dosyć szczegółowo opisaną przez Schellera w znakomitej książce Resentyment a moralność, iż w hierarchii starożytnych cnót filos, filia, storże nie było tak naprawdę agape. Agape pojawiło się wraz z chrześcijaństwem. Agape było rodzajem miłości wcześniej nie do końca znanej. My ją nazywamy miłosierdziem i miłosierdzie jest właśnie tą drogą wolności wedle myśli i praktyki chrześcijańskiej. I tutaj na chwilę możemy się już zatrzymać. Wspięliśmy się na, nazwijmy to, pierwszy szczyt, z którego możemy spojrzeć na horyzont, gdzie widzimy, jak układa się pewna harmonia, pewien ład średniowieczny, który łączy cnoty myśli starożytnej filozofii z wiarą religii chrześcijańskiej. I w tym pojęciu średniowiecznym wolny człowiek był człowiekiem wierzącym i logicznie rozumującym, czyli fides et ratio. Tutaj i myśl platońska, i myśl arystotelowska, i też myśl chrześcijańska zachowują cały czas podejście do wolności, które sprawia, iż wolność nie tyle definiujemy jako swobodę woli, lecz jako wyswobodzenie woli. Wolność w mniemaniu chrześcijańsko-helenistycznym, by tak rzec, nie polega na robieniu, co się komu podoba, lecz polega na robieniu to, co się podoba Panu Bogu, czyli robieniu tego, co należy robić wedle najlepszej myśli filozoficznej i teologicznej. I oczywiście tutaj należy też zaznaczyć, że mówiąc o myśli chrześcijańskiej na etapie średniowiecza, mówimy o myśli katolickiej, tym samym bardzo ważnym pośrednikiem, czy też bardzo ważną drogą, poprzez którą człowiek wyswabadza swoją wolę i staje się wolny w tej drodze wiary chrześcijańskiej, jest Kościół, a specyficznie sakramenty. To znaczy, ażeby urzeczywistnić to, o czym wcześniej mówiliśmy, konieczna była formacja chrześcijańska poprzez sakramentów. I później oczywiście każdorazowo wyswobodzenie bądź co bądź, ale upadłej woli człowieka za pośrednictwem sakramentu pojednania. I ta rola kościoła instytucjonalnego
stawała się kluczowa w życiu wolnym. Bo człowiek wolny był człowiekiem, który uczęszczał na mszę i dążył do życia sakramentalnego. Jest to bardzo ważne, abyśmy mieli to na uwadze, nie z jakichś powodów pedantycznych, czy też nie chodzi mi tutaj o to, ażeby podkreślić, że prawdziwa wolność leży w katolicyzmie, lecz uczciwość historyczna każe nam o tym pamiętać, gdy będziemy analizowali rozwój pojęcia wolności po reformacji protestanckiej. Wróćmy jednak do myśli czysto filozoficznej na temat wolności. W świecie już współczesnym, czyli tak naprawdę z początkiem renesansu XVI, XVII, XVIII wieku, widzimy rozwój nowych idei dotyczących wolności. Ideje, które odchodzą od chrześcijańsko-helenistycznego modelu sięgania ku cnocie w coś, co jest bardziej praktyczne, przyziemne i tym samym efektywne. Myślę tutaj o filozofach typu Locke, Hobbes i Rousseau. Zacznijmy od Hobbesa. Hobbesa pojęcie wolności polega na oddawaniu suwerenności pełnej, jaką jednostka ma nad swoim życiem w stanie natury, suwerenowi, jakim jest król, czy też pan, czy jak to ujął Hobbes, lewiatan, współczesne państwo. Przyczyną, dlaczego tylko i wyłącznie w ten sposób człowiek uzyskuje wolność, jest banalnie prosta. W stanie naturze, choć każdy ma teoretycznie nieograniczoną wolność, to ta nieograniczona wolność wedle Hobbesa sprawia, że każdy, kto jest silniejszy, staje się panem tego, kto jest słabszy. I oczywiście nawet najsilniejszy może stać się ofiarą. Hobbes to określa jako wojna każdego z każdym. Więc niby człowiek w stanie natury jest w pełni wolny, ale jego życie jest krótkie, brutalne i smutne. I nie za bardzo może korzystać z tej wolności. Stąd idea, iż pierwszym krokiem ku prawdziwej wolności jest oddawanie pełnej suwerenności jednostki państwu i prawu. Oczywiście prawo wedle Hobbesa leży w suwerenie, w królu, w lewiatanie. Locke dokonuje korektę hobbesowskiego pojęcia wolności na rzecz myśli konstytucyjnej. To znaczy Locke dostrzega ewidentne zagrożenie dla wolności wszystkich ludzi, jakie czai się w oddawaniu owej wolności w ręce jednego suwerena, którego to wola jest nieograniczona niczym. Jest to przejście, można by rzec, z niewoli barbarzyństwa w niewolę uporządkowaną. Locke proponuje, żeby istniały ograniczenia nad władzą suwerena. Ograniczenia, które odzwierciedlają równe prawa naturalne do wolności i własności każdej jednostki we wspólnocie politycznej. I tym samym, głęboko oczywiście streszczając, rodzi się współczesne pojęcie ograniczonego państwa oraz konstytucjonalizmu, bo tym narzędziem, który ma zagwarantować ograniczenie suwerenności państwa jest właśnie konstytucja, czy też prawo nadrzędne, które obowiązuje wszystkich niezależnie od tego, czy są obywatelami, czy też są państwem, czy rządem, czy królem.
Natomiast jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, to oczywiście chrześcijaństwo, w ramach chrześcijaństwa pojęcie wolności też ewoluuje, też nastąpiły wielkie przemiany. Myślę oczywiście tutaj o reformacji protestanckiej. W głębokim skrócie, to reformacja protestancka oczywiście zachowała te fundamentalne nauki chrześcijaństwa, wedle którego prawda Chrystusowa oswobadza człowieka, lecz ta prawda wedle reformacji protestanckiej, wedle myślicieli takich jak Lutra, prawda chrześcijańska była czymś bezpośrednio dostępnym dla jednostki za pośrednictwem wiary w objawienia. A pośrednik typu Kościół, pośrednik typu sakrament był dla myśli protestanckiej nie drogą ku wyswobodzeniu chrześcijańskiemu, lecz przeszkodą w wyswobodzeniu chrześcijańskim. I można by rzec, że w ogóle myślenie reformacji protestanckiej dało początek to, co współcześnie nazywamy myślą antyinstytucjonalną, która oczywiście ma swoje początki też w Rousseau. Przy Rousseau widzimy początek czegoś, co nazwałbym już w pełni współczesną definicją czy współczesnym pojęciem wolności. Słynne powiedzenie Rousseau, że człowiek rodzi się wolny, ale wszędzie jest w kajdanach. Rousseau uczy, że o ile wolność jest możliwością, która istnieje w życiu człowieka, to nie tylko prawo, czy to pisane, czy to prawo jakiegoś silnego króla, jest ograniczeniem owej możliwości wolności ludzkiej, lecz przede wszystkim obyczaj, społeczeństwo ogranicza naszą wolność i więzi nas w tradycjach, w stanach, w stosunkach, w klasach. Taka pajęczyna stosunków społecznych, w pełni sztuczna, niefilozoficzna, nieprzemyślana, mająca wielorakie korzenie i bardzo trudna do przebicia. Człowiek, który działa na podstawie nawyku, myśli, że jest wolny, a tak naprawdę jest więźniem nawyków, nad którymi nawet się nie zastanawia. I Rousseau jest tym pierwszym myślicielem, który poważnie bierze do serca taką ideę wolności, że musimy wyzwolić się jako ludzie z własnego człowieczeństwa w pewnym sensie, z tego, kim my jesteśmy. I oczywiście przeskakując już bardzo w przód, dochodzimy do ostateczności, czy też do ostatecznej wersji tej myśli Rousseau, mianowicie Marks i marksizm. Marks i marksizm są w pewnym sensie radykalnym przeciwieństwem początku pojęcia wolności, jakich widzieliśmy u Platona, gdzie wolność, tak jak wszystkie pojęcia, znajdowała się w abstrakcji poza światem doczesnym. Dla Marksa wszystko jest materią i to materia jest tym, co nas w pewnym sensie zniewala. A nauki ścisłe są narzędziem, które może nas wyzwolić. I oczywiście, wedle myśli marksistowskiej, to tylko gdy wyzwolimy się z tyranii potrzeb materialnych,
ludzkość będzie w stanie cieszyć się pełną wolnością. Dlatego oczywiście w teorii marksistowskiej rewolucja proletariatu zajmuje tak ważne położenie. Rewolucja proletariatu jest właśnie uczynieniem człowieka wolnym, dlatego że proletariat, czyli masy ludzkie, tkwią w biedzie, wedle myśli marksistowskiej, tylko i wyłącznie dlatego, że klasy posiadające ograniczają możliwości masom ludzkim dojścia do wyswobodzenia się z biedy materialnej. Same klasy posiadające cieszą się pewną wolnością właśnie dlatego, że nie mają żadnych zmartwień materialnych. A to, co materialne, jest tym właśnie, co jest dla nas uciążliwe i co nas zniewala. Na sam koniec, czyli już nasze współczesne czasy, wolność współcześnie, obecnie, pojęta jest raczej w kategoriach niczańskich. To znaczy, zrezygnowano z myślenia, iż człowiek jest w stanie wyswobodzić się z czegokolwiek. Zrezygnowano, czy też zwątpiono w istnienie czegoś takiego jak wola, więc skoro mamy wątpliwości co do istnienia woli, to gdzie możemy tu mówić o wolności? Świat myśli na temat wolności jest obecnie światem wielkich wątpliwości egzystencjonalnych. To znaczy, wróciliśmy jakby do punktu wyjścia, czyli w pewnym sensie koło się zatoczyło. I tak jak dla starożytnych problematyka wolności było czymś marginalnym, dlatego że dużo ważniejsze było zdefiniowanie pojęć ontologicznych, co to jest istnienie, kim my jesteśmy, co to znaczy wola, co to znaczy człowiek, co to znaczy szczęście. Tak też dzisiaj po wszelkich zrywach wolnościowych, czy to w mniemaniu tego czy innego filozofa, tego czy innego myśliciela, jesteśmy z powrotem w takim miejscu, gdzie widzimy, że wszelkie marzenia dotyczące pełnej wolności nie ziściły się, a pozostaje nam ta sama problematyka, te same zagadnienia, które sprawiają, że czujemy się zniewoleni. No dobrze, to oczywiście celem słownika filozoficznego jest lepsze rozumienie pojęć, którymi operujemy na co dzień, a zatem nie kończymy odcinka wskazaniem zwycięzcy definicji, ani też wywodem czy opinią, która z definicji jest bliższa prawdzie. Naszym celem jest, abyśmy wszyscy mieli większą świadomość idei i myśli, które stoją za ważnymi pojęciami, jakie używamy na co dzień. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.